uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj bez ręki. Żywe słowo, te święte księgi, do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Niedziela Świętej Rodziny to piękny czas Bożego Narodzenia, który przypomina nam, że Bóg jest miłością. A tę miłość dostrzegamy w sposób szczególny w rodzinie, w tej wspólnocie, którą Pan Bóg chce mieć nie tyle dla siebie, ale dla ludzi, by żyli tą miłością. Miłością rodzicielską, macierzyńską, miłością dzieci, wnuków i dalszych pokoleń. I tak jak usłyszymy w pierwszym czytaniu, że marzeniem biblijnych Anny i Elkany było zrodzenie potomstwa i po szczerej i długiej modlitwie doczekali się spełnienia swoich marzeń, bo Bóg obdarzył ich potomstwem, bo sobie przyszłego proroka Samuela. Tak więc w rodzinie nie ustawajmy w modlitwie, przedstawiajmy Panu Bogu wszystkie nasze ludzkie marzenia i pragnienia, a szczególnie prośmy, aby rodzina zawsze, jak uczył Ojciec Święty Jan Paweł II, była tym uprzywilejowanym miejscem ewangelizacji, a więc wzrostu w wierze, nadziei i miłości. Niedziela Świętej Rodziny jest świętem ludzkiej godności, bowiem niezależnie od tego, w jakim kontekście kulturowym, religijnym żyje człowiek, zawsze jest człowiekiem, jak mówi afrykańskie przysłowie Nzo Kwenzo. Poprzez drugie czytanie zaczerpnięte ze świętego Jana Apostoła dowiadujemy się, że zostaliśmy obdarzeni godnością dzieci Bożych. Tak więc nosimy w sobie coś nadzwyczajnego, coś szlachetnego, coś, co nas zbliża do Pana Boga i przypomina nam o tym, że jesteśmy stworzeni na Jego obraz i na Jego podobieństwo. Niech święta rodzina z Nazaretu, Jezusa, Maryi i Józefa, będzie dla nas tym wzorem w podążaniu za tym, co dobre i piękne, aby nasze ludzkie serca zawsze były otwarte na Boże działanie, a przede wszystkim, byśmy uszlachetniali się prawdziwą miłością, która, jak pisze święty Paweł, nie zazdrości, która nie szuka swego, bo tylko taka miłość czyni nas naprawdę pięknymi ludźmi. Kiedy przypatrujecie sobie nawzajem, małżonkowie, kiedy rodzice patrzą na dzieci, dziadkowie na wnuki, widać w oczach wiele szczęścia, pojawiają się emocje. To wszystko świadczy o tym, że rodzina jest przestrzenią radości, harmonii, dobra. Ale bywają też i takie chwile, jak ta z dzisiejszej Ewangelii, kiedy Józef i Maryja z bólem serca przez 3 dni poszukiwali Jezusa i z pewnym wyrzutem zadali Mu to pytanie. Synu, czemuś nam to uczynił? Twój ojciec i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Ten ból serca może być spowodowany chorobą, niezgodą, nieposłuszeństwem, ale to wszystko może być marginalne w relacjach rodzinnych, jeśli dąży się do pojednania, pokoju, do refleksji nad swoim własnym życiem. I pewnie w wielu naszych sercach, w moim, waszym, jest tak wiele tęsknoty za piękną twarzą mamy, za spokojnymi oczami taty. Szanujmy rodzinę. Tak pięknie 30 lat temu mówił o tym Ojciec Święty Jan Paweł II w kazaniu w Masłowie, przywołując 4. Boże przykazanie. Czci ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył i aby ci się powodziło na ziemi.
Szczęścia każdy z nas pragnie. Ono jest w zasięgu naszych rąk, w zasięgu naszego życia. Korzystajmy z tych Bożych darów, które Pan Bóg w nas ożywia pięknem świąt Bożego Narodzenia i przypomina nam o pięknie niedzieli i pięknie rodziny dzisiejszym świętem. Niech usłyszane Słowo Boże w niedzielę świętej rodziny ubogaca wasze życie, a dar pasterskiego błogosławieństwa niech będzie zadatkiem tych łask w waszych sercach i w sercach waszych bliskich, który pozwoli nam iść pięknie przez nasze chrześcijańskie życie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Jezusa. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.